Czas na potrójne espresso. Witam naszych gości. Karolina Pawliczak-Nowa, Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa. Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. I jest z nami również Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panie redaktor, witam panie posłanki, witam państwa. Drodzy państwo, zaczniemy od tematu, który wczoraj się pojawił, chociaż już były takie przewidywania, że te stopy procentowe będą większe. Wczoraj konferencja prasowa, szef Narodowego Banku Polskiego powiedział o tym, że zostały podniesione stopy procentowe. Natomiast też tłumaczył, że te stopy procentowe nie są podniesione po prostu dlatego, że taka była zachcianka, tylko zwrócił uwagę na fakt, że przed pandemią albo na początku pandemii były one obniżone, aby pomóc wszystkim, którzy znaleźli się bądź znajdą w trudnej sytuacji finansowej ze względu na COVID-19. Wczoraj był taki argument, że wychodzimy na prostą powoli i musimy wrócić do tych stóp procentowych. Czy państwo te argumenty przyjmujecie, Karolina Pawliczak? Nie przyjmuję tych argumentów, bo z tego, co mówił pan prezes, a przynajmniej tak jak to oceniam, to tak na dobrą sprawę widać, że pan prezes nie panuje po prostu nad sytuacją. Mówił niedawno, że nie ma takiej możliwości, aby podwyższyć stopy procentowe. Mówił, że wszystko jest pod kontrolą. Sytuacja opanowana, mówił, że mamy bardzo dużo pieniędzy, a tutaj okazuje się, że tak na dobrą sprawę reaguje i reaguje niestety za późno. To nie jest moja ocena, ja też nie jestem finansistą, ale to jest ocena fachowców, to jest ocena ekonomistów, ludzi, którzy faktycznie z tym tematem mają na co dzień do czynienia, że za późno jest ta reakcja. Zresztą pan prezes uzasadnia to w taki dziwny dosyć sposób, mówiąc, że te państwa, które poradziły sobie z pandemią, mają bardzo dzisiaj wysoką inflację. No, to nie jest prawda, absolutnie. I tutaj ja się też z tym nie zgadzam. Mówi, że robi to w ramach schładzania, że tak powiem, w cudzysłowie, gospodarki. To też jest taka wymówka. W mojej ocenie brak absolutnej kontroli NBP nad sytuacją. Mało tego, inflacja może, bo to też jest ocena specjalistów, może sięgnąć nawet dwucyfrowej do końca roku. Tylko patrzmy też... Ta drożyzna też świadczy o tym, że właściwie odbywa się to absolutnie bez nadzoru i kontroli państwa. Ja wiem, że nie wszystko można zrzucić dzisiaj na rządzących, nie wszystko można zrzucić na prezesa NBP, no ale jednak wymaga się od niego pełnej wiedzy i jednak czegoś więcej, świadomości tego, że może nad pewnymi sprawami czuwać i to kontrolować. Pani poseł Urszula Pasławska, pani poseł, tylko czy my też rozmawiajmy, no właśnie, zrzucić słowa takie jak drożyzna, inflacja, podwyższenie stóp procentowych, czy do końca jest sprawiedliwe, żeby to zrzucać, tak jak powiedziała pani Karolina Pawliczak, na obecnie rządzących? Dlatego, że chyba, żeby być sprawiedliwym, należy spojrzeć na to, co dzieje się w gospodarce w całej Europie, ale nie tylko w Europie, na całym świecie. I no, ten kryzys gospodarczy, o którym się mówiło już od wielu miesięcy, o którym mówili też eksperci, on nie będzie dotyczył tylko Polski, ale będzie dotyczył wielu innych państw. Czy tego państwo nie widzą? Urszula Pasławska. Po pierwsze, Unia Europejska, Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do tego, aby obniżały ceny energii poprzez zmniejszenie VAT-u na energię. Jest to możliwe. My proponujemy z 23 na 8%. Druga sprawa, drugie rozwiązanie, o którym mówimy od wielu lat. To jest bardzo szybkie przyspieszenie, jeśli chodzi o reformę OZE. To znaczy dzisiaj każdy obywatel powinien korzystać z największej elektrowni na świecie, a mianowicie ze słońca. Wówczas będzie w jakiś sposób uniezależniona od energetyki konwencjonalnej, ale będzie to służyło i kieszeni, budżetowi, i ekologii. I to są rzeczy, wydaje się, które dzisiaj trzeba jak najszybciej zrobić. Obniżenie akcyzy, obniżenie marży na paliwo, aby te najbardziej inflacjotwórcze
czynniki po prostu obniżyć, bo stopy procentowe, o których mówił pan prezes NBP-u, podwyższenie tych stóp procentowych, one nie obniżą inflacji. W związku z tym ja traktuję tą wczorajszą konferencję i w ogóle to, co się wczoraj wydarzyło, jako swoistą taką wojnę Zjednoczonej Prawicy, bo rozpoczęło się szukanie kozła ofiarnego, kto jest winny wysokiej inflacji. Do tej pory winny był prezes NBP-u, dzisiaj będzie zdecydowanie ta wina przechodziła na stronę pana premiera Morawieckiego. Stopy są podwyższone, ale też pamiętajmy, że podwyższenie stóp procentowych tak naprawdę zrujnowało założenia budżetowe, które zostały przygotowane. W związku z tym sam budżet państwa również będzie, czy projekcja budżetu państwa będzie ulegała również zmianie. Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, nie ma pan łatwego zadania, ponieważ argumentów bardzo dużo. No i jak zresztą też można zauważyć, chociażby wśród użytkowników Twittera, no wina spada na was, ale czy faktycznie wy czujecie się winni za to, co się wczoraj chociażby wydarzyło? Znaczy, szanowni państwo, ja może odniosę się w kilku dosłownie słowach do moich przedmówczeń, bo padło tutaj wiele nieprawdy i to są jakieś frazesy gdzieś wyczytane, usłyszane fragmentarycznie, powtarzają panie posłanki je tutaj na antenie Telewizji Republika, wprowadzając naszych widzów jawnie w błąd. Ja przypomnę, wtedy kiedy rządził PSL, mamy również posłankę PSL-u w dzisiejszym programie, PSL podnosił wszystko, co było możliwe. Podniósł i VAT, i podniósł również, proszę państwa, wiek emerytalny dla Polaków, dla rolników. Dzisiaj mówią, że cokolwiek by obniżali. To jest oczywiście nieprawda i czysta demagogia. Pan prezes Glapiński, profesor Glapiński wczoraj podczas swojej bardzo długiej konferencji, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, bo ja sobie nie przypominam, żeby poprzedni prezesi Narodowego Banku Polskiego kiedykolwiek organizowali tak obszerne konferencje z tak obszernym, merytorycznym uzasadnieniem podejmowanych decyzji. Przeważnie to były jakieś komunikaty bardzo lakoniczne, które niewiele wyjaśniały dla przeciętnego odbiorcy. Tutaj bardzo obszerna konferencja, w sposób prosty, klarowny, wyjaśniająca wiele tych skomplikowanych mechanizmów związanych z inflacją, która szaleje nie tylko w Polsce, ale na świecie, w całej Europie. I dzisiaj takie tutaj argumenty, które padają ze strony chociażby pani poseł z Lewicy, wynikają z tego, że nie śledzi kompletnie polityki międzynarodowej. Potężna inflacja w Stanach, potężna inflacja i problemy również z bezrobociem w krajach zachodniej Europy. Hiszpania, Włochy, Grecja, bezrobocie kilkunastoprocentowe. U nas dzięki tarczom tak naprawdę, które zostały uruchomione przez rząd Zjednoczonej Prawicy, ponad 200 miliardów złotych zostało wpompowane do gospodarki po to, by uchronić Polaków przed utratą miejsc pracy, by zabezpieczyć wiele firm przed upadkiem, bo jeżeli państwo zobaczycie na bezrobocie, jakie obecnie mamy bezpośrednio po zakończeniu się tego kryzysu popandemicznego, takiego powiedział najgwałtowniejszego, bo przecież ta pandemia wciąż jeszcze trwa i nie do końca wszyscy wiemy, co się może wydarzyć za pół roku, bo wirus jest nieobliczalny, ale zakładam, że już jakichś lockdownów gwałtownych nie będzie, to jednak mimo wszystko Polska w miarę suchą stopą oczywiście przeszła przez ten kryzys. Oczywiście pojedyncze sytuacje w pewnych branżach, które zostały bardziej dotknięte, negatywne sytuacje pojawiały się. Ja tutaj mam na myśli branżę turystyczną, sam jestem z miasta turystycznego, z Wiliczki, z południa Polski, czy branża restauracyjna mocno dotknięta, również z którą mam kontakt i wielkie doświadczenia. I wiem doskonale, jak to wyglądało przez te miesiące. To były niezwykle trudne miesiące dla tych branż. Natomiast bez tarcz na pewno skończyłoby się to katastrofą. Tarcze uruchomione przez rząd Zjednoczonej Prawicy na pewno miejsca pracy i tych przedsiębiorców uchroniły przed upadkiem, bankructwami. I oczywiście mnóstwo gotówki pojawiło się na rynku i w związku z tym pojawiła się również inflacja. Ale inflacja nie wynika również z podejmowanych działań w związku z pandemią przez rząd Zjednoczonej Prawicy, ale również z polityki, która jest prowadzona przez Unię Europejską, polityki klimatycznej, która powoduje wzrosty energii. Przecież niekorzystna polityka, system ETS-u, który obowiązuje od wielu, wielu lat i dzisiaj przecież nie tylko w Polsce, ale również we Francji, w Niemczech są protesty. Po prostu ludzie już wychodzą na ulicę, gdzie ludzie buntują się przeciwko tym rosnącym cenom, a przecież rosnące ceny energii, paliwa powodują wzrosty ceny transportu i to wszystko oczywiście pewnym efektem domina przekłada się również na koszty produktów, które na końcu muszą pokryć konsumenci. Ja się cieszę, że Narodowy Bank Polski pod kierunkiem pana profesora Glapińskiego
podejmuje aktywne działania i obserwuje to, co dzieje się w polskiej gospodarce po to, by uchronić Polaków przed negatywnymi zjawiskami. I postawmy tutaj kropkę, ponieważ... Drogie panie, to króciutko, dlatego że do tego tematu wrócimy na naszej antenie już z kolejnymi gośćmi, ale proszę bardzo, krótko, dosłownie po 20 sekund. Bardzo krótko, bo pan poseł Bochenek poobrażał, że my opowiadaliśmy, że kłamstwa tutaj padły, po czym nie podam żadnego argumentu i nie odniósł się do żadnego argumentu, który my przytaczaliśmy. Pan nie powiedział o niczym, ja panu nie przerywam, pan nie powiedział o niczym nowym, co proponujecie. Jakie działania chcecie podjąć, aby obniżyć inflację w Polsce? My proponujemy dwie ustawy, obniżkę VAT-u i obniżkę akcyzy. To może zmniejszyć inflację. Co do OZE i co do w ogóle polityki klimatycznej. W 2015 roku, kiedy przejęliście władzę, cofnęliście przez 3 lata Polskę do 2011-2012 roku, jeśli chodzi o budowanie instalacji fotowoltaicznych i korzystanie z OZE. Ten procent się cofnął. Jeśli chodzi o miks energetyczny... Dziękuję pani poseł. Nie sądziłem. Miało być krótko. Mówić, że ktoś kłamie, ale nie podnosi... Pani redaktor, miało być krótko, drodzy państwo. Wrócimy do tematu. Karolina Pawliczak. Również bardzo krótko. Ja również bardzo krótko, bo pan poseł mówi, że opowiadamy prezesy. No panie pośle, wystarczy wyjść ze swojego gabinetu, zobaczyć, ile kosztują dzisiaj podstawowe produkty. Ile pan kupi dzisiaj za to, co można było kupić rok czy dwa lata temu. Jest przeogromna drożyzna. Mówiliście o dopłatach do energii. Nic się nie spełniło. To państwo kłamiecie społeczeństwo. My proponujemy w ramach tych konkretów, o których pan wspominał, a których pan tak na dobrą sprawę nie przekazał. My proponujemy również obniżenie VAT-u do 15%, właśnie żeby wspierać, żeby pomagać w tej kwestii i żeby coś robić, bo wy państwo tylko i wyłącznie patrzycie na to bezradnie właściwie, nie ma żadnych rozwiązań, drożyzna ogromna, inflacja idzie w górę i to są po prostu fakty, panie pośle, to nie są frazesy. Panie redaktor, czy mogę jedno zdanie? Bardzo proszę, jedno zdanie. Tak, bo tutaj pani poseł Pasławska akurat, ja jestem zdziwiony w ogóle wypowiedzią pani poseł Pasławskiej, która przecież reprezentuje niby Polskie Stronnictwo Ludowe, a mówiła językiem lewicowych anarchistów unijnych, którzy tak naprawdę mówią, żeby wdrażać na ślepo odnawialne źródła energii. Wszyscy doskonale wiemy, jak to się kończy w krajach zachodniej Europy. Mimo wszystko wzrastają ceny energii. Szwecja jeszcze niedawno borykała się z dostawami energii, musiała kupować prąd od Polski. W Stanach Zjednoczonych, w Teksasie również pamiętamy zimę w zeszłym roku, kiedy brakowało ludziom prądu. I to jest właśnie takie ślepe wierzenie w te wszystkie hasła, które padają na forum instytucji unijnych i próba ich tutaj inkorporowania. Jeżeli rzeczywiście chcemy przeprowadzić transformację energetyczną, ona musi być stopniowa i w miarę możliwości musimy ją wdrażać, uwzględniając wszystkie skutki społeczne i gospodarcze dla naszej gospodarki. Tu stawiamy kropkę, ale zostajemy w temacie gospodarki. Drodzy państwo, zostajemy w temacie gospodarki. Stawiamy kropkę. Pani poseł, przepraszam bardzo, nie mogę już dłużej. Pytanie, czy czeka nas kolejny lockdown? Czy my możemy sobie pozwolić na kolejny lockdown? Restauratorzy są teraz w trudnej sytuacji, bo nie wiedzą, czy będą zamknięci, czy nie będą. Nie wiedzą, czy mogą planować te cykliczne imprezy, które mają w swoim kalendarzu zaplanowane. Natomiast patrząc na statystyki, no sytuacja ponownie wygląda bardzo poważnie. Dzienne statystyki, 10 tysięcy ponad to osoby zakażone, przypadki śmiertelne 124 wyłącznie z powodu COVID-19, to są 44 aż osoby, to dane z wczorajszego dnia. I teraz właśnie zacznę od pana Rafała Bochenka. Czy są takie rozmowy na temat kolejnego lockdownu? Bo to z jednej strony jest konieczne, a z drugiej strony, no patrząc na szczepienia, ale z drugiej strony budzi to pewien lęk i pewną niepewność ze strony właśnie przedsiębiorców. Rzeczywiście poziom zachorowalności i kolejna fala COVID-u w Polsce rzeczywiście wzrasta i to obserwujemy, z niepokojem na to patrzę. Natomiast uważam, jako poseł partii rządzącej, to jest moje osobiste zdanie, że absolutnie nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, kiedy kolejny lockdown ogólnokrajowy będzie wdrożony. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby powstrzymać, nie doprowadzić po prostu do takiej sytuacji. No tak, tylko że szansą są szczepienia, ale...
Oczywiście, że tak. No tutaj wiele zależy już od samych obywateli, których możemy przekonywać i przekonujemy nieustannie. Przecież było mnóstwo różnorodnych kampanii medialnych organizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i ludzie byli na bieżąco informowani. Media zachęcały również do tego, aby się szczepić. Wiele ludzi jednak do tych szczepień nie przystąpiło. Natomiast ja wciąż zachęcam, aby się zaszczepić chociaż tymi podstawowymi pierwszymi dwiema dawkami albo jedną dawką Johnsona, bo to zawsze jest jakaś ochrona. I przecinek. Karolina Pawliczak, pani poseł. Natomiast uważam, pani redaktor, jedna rzecz. Jeżeli rzeczywiście będą konieczne jakiekolwiek obostrzenia, to one powinny być prowadzone regionalnie, natomiast absolutnie nie powinniśmy doprowadzić do ponownego zamknięcia gospodarki całościowego. Karolina Pawliczak, patrzeć, jak to wygląda. Pani poseł, czy osoby zaszczepione powinny mieć z tego tytułu właśnie jakieś na przykład profity? Powinny mieć, no nie chcę mówić tutaj o segregacji, ale czy powinny być jakieś wprowadzone takie zasady, które zmusiłyby osoby właśnie niezaszczepione do tego, by się zaszczepić? Ja nie jestem zwolennikiem kar. Przyznam, że od samego początku taką miałam zasadę i też o tym mówiłam. Natomiast uważam, że system preferencji dla osób, które się zaszczepiły, absolutnie powinien w naszym państwie funkcjonować. Trochę staram się zrozumieć, chociaż jest to bardzo trudne, pana posła, dlatego że on mówi językiem oczywiście przekazu partyjnego, nie chcąc się narazić swojemu elektoratowi, który jest bardzo radykalny w tym zakresie, walcząc również z Konfederacją o grupy społeczne, które są przeciwnikiem szczepień. Natomiast wy państwo dzisiaj przejmujecie odpowiedzialność również za te kwestie zdrowotne. I ja nie rozumiem tego języka. Powinniście naprawdę bardzo mocno zachęcać do szczepień właśnie poprzez stworzenie systemu preferencji dla osób, które się zaszczepiły, wzięły na siebie też tą odpowiedzialność, bo to jest niezwykle... A co z wolnością, pani poseł, o której tak często mówicie? Co z wolnością, o której mówicie? Przecież właśnie ja o tym powiedziałem, że sami powinni decydować. Wy, lewica, tacy wolni, mówicie o równości, wolności, tolerancji, a... Urszula Pasławska. Narzucacie ludziom obowiązek szczepień? Ludzie powinni sami decydować. Możemy zachęcać, ale nie zmuszać. Urszula Pasławska, pytanie do pani poseł. Panie redaktorze, ja dokończę. Pani redaktor, ja dokończę jedno zdanie jeszcze. Owszem, wolność, swoboda, tolerancja, szacunek, wy tego po prostu nie uznajecie. Natomiast jest jedna najważniejsza zasada. Dzisiaj mamy na szali zdrowie, bezpieczeństwo, życie naszych obywateli. I stawiamy kropkę. Urszula Pasławska, pytanie do pani. No właśnie, jak zachęcić, a nie zmuszać? To jest pytanie do pana ministra Dworczyka, który wiosną tego roku, kiedy szczepienia szły bardzo dobrze, ponieważ było bardzo duże ciśnienie i wszyscy chcieli się zaszczepić, oczywiście wszyscy chętni, którzy chcieli się zaszczepić, czekali na swoją kolejkę. I wówczas pan minister Dworczyk robił konferencję dwa razy dziennie. Ja się pytam, gdzie jest pan minister Dworczyk, koordynator do spraw szczepień? Na pewno ma jakąś koncepcję, plan zarządzania tą tragiczną sytuacją, bo przecież jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o Europę. A druga sprawa, to też odniosę się do tej strategii. Pan krótko, bo już kończymy. Wydaje się mi się wydaje, że to powinno być lokalnie, powiatowo, regionalnie, ewentualne lockdowny. To nie ma się panu wydawać, czekamy na strategię, gdzie będziemy wszyscy wiedzieli. My pan premier również o tym mówił, pani poseł. Pan premier o tym mówił również. Jaka jest strategia na zarządzanie czwartą falą COVID-u? Chcemy to wiedzieć, czy nie chcemy wiedzieć, co się panu wydaje, tylko chcemy wiedzieć, jakie działania podejmie rząd i w jakich sytuacjach będzie lockdown, w jakich sytuacjach będzie reagował. To jest sprawa absolutnie fundamentalna, początkowa. Każdy przedszkolak to wie, że żeby coś zrobić, musi to najpierw zaplanować. I stawiamy kropkę. Bardzo państwu dziękuję za bardzo. Dzisiejszą rozmowę. Karolina Pawliczak, Urszula Pasławska i Rafał Bochenek byli państwa. I moimi gośćmi dziękuję. Zdrowia i odporności. Tego państwu życzę. My widzimy się dosłownie za kilka chwil. Będziemy cały czas rozmawiać o najważniejszych tematach, a w kolejnej rozmowie o inflacji i właśnie stopach procentowych.